Powiedzmy, że mam pewien wektor, wektor A. I to będzie wektor, który będzie miał dwie składowe, dwie współrzędne. Powiedzmy 2 i 1. Czyli to jest element R2, rzeczywistej przestrzeni współrzędnych. I w tym filmie zastanowimy się, co to znaczy pomnożyć taki wektor przez liczbę. Jak się mnoży wektor przez liczbę, czyli inaczej mówiąc, jak się mnoży wektor przez skalar. W tym kontekście często liczby nazywa się skalarami, w odróżnieniu od wektorów. Wektory i skalary. Czyli powiedzmy, że chcę pomnożyć ten wektor przez liczbę 3, czyli ile to jest 3 razy wektor A. Czyli co to znaczy 3 razy ten wektor, którego współrzędne są 2 i 1. No to co się tutaj narzuca naturalnie, to jest żeby pomnożyć obie te składowe, obie te współrzędne przez ten skalar, przez tę liczbę 3. No i tak właśnie się mnoży wektory, jak tak to się właśnie robi, czyli tutaj napiszę, tu jest 2 i 1, i obie te składowe trzeba pomnożyć przez tę liczbę 3. 3 razy 2, 3 razy 1. No i w wyniku tego mnożenia dostaniemy wektor o współrzędnych jakich? 3 razy 2 to jest 6, 3 razy 1 to jest 3. Teraz możemy się zastanowić, jaka jest interpretacja graficzna tego mnożenia. No to w tym celu tutaj ja narysuję najpierw ten wektor a. Narysuję sobie wektor A. Powiedzmy, że on będzie zaczepiony w początku układu współrzędnych. No nie musi tak być, ale powiedzmy, że jego początek będzie tutaj w początku układu współrzędnych. Czyli ten wektor startuje stąd. No i idziemy o dwie jednostki w prawo i o jedną do góry. Czyli koniec wektora będzie znajdował się tutaj. No narysujemy mu tutaj strzałeczkę. Mamy wektor A. No a teraz jak będzie wyglądał wektor B? No znowu zaczepię go w początku układów współrzędnych, czyli powiedzmy, że wystartuję stąd. Wystartuję stąd i muszę się przesunąć o 6 jednostek w prawo i o 3 jednostki do góry, czyli koniec wektora będzie się znajdował tutaj. Tutaj mam strzałeczkę od tego wektora. No i widzimy, że te dwa wektory znajdują się na tej samej linii one wskazują ten sam kierunek, mają no ja dokładnie ten sam kierunek, tylko ten drugi wektor jest 3 razy dłuższy od tego pierwszego. No ale to nie jest dziwne. Skoro pomnożyliśmy go przez 3, no to jego długość pomnożyła się przez 3. Ale widzimy, że jak pomnożyliśmy przez liczbę wektor, to wynik tego mnożenia ma taki sam kierunek, jak ten pierwotny wektor. No i okaże się, że, że to zawsze tak jest, że jak mnożymy wektor przez liczbę, to, to ten wektor, który powstaje, ma ten sam kierunek. No czyli... Widzimy też skąd się bierze nazwa skalar. Skalar, bo to jest taka liczba, która skaluje. Ten wektor dłuższy jest po prostu przeskalowaniem tego krótszego. Przeskalowaniem w skali po prostu pomnożenia przez 3. Obie współrzędne pomnożyły się przez 3, i tutaj ten wektor uległ przeskalowaniu. Dlatego mówimy czasami, że to jest mnożenie przez skalar. No dobrze, ale co by było, gdybyśmy pomnożyli przez ujemną liczbę, przez ujemny skalar, na przykład przez minus 1. Pomnożymy ten nasz wektor A. To co dostaniemy wtedy? Tutaj mamy 2, 1 i to mnożymy przez minus 1. No to w wyniku dostaniemy tutaj minus 2, a tutaj dostaniemy minus 1, czyli dostaniemy wektor, który będzie miał... który jak będzie wyglądał? Powiedzmy, że też będzie zaczepiony w początku układów współrzędnych, czyli wystartuje stąd i musimy pójść o dwie jednostki w lewo, i o jedną jednostkę do dołu, czyli jego koniec będzie znajdował się tutaj. Czyli teraz dostajemy taki wektor. No i tutaj widać, że on leży na tej samej prostej. Leży na tej samej prostej, więc w jakimś sensie ma ten sam kierunek, ale ma przeciwny zwrot. Niektórzy powiedzieliby, że ma przeciwny kierunek. Też to, czasami się tak mówi, a czasami się mówi, że ma ten sam kierunek, ale zwrot ma przeciwny. No tak to znaczy, widzimy, że wskazuje dokładnie w przeciwną stronę, ale leży na tej samej prostej. Czyli widzimy, że mnożenie przez minus 1 powoduje, że ten wektor się odbija, pokazuje w przeciwną stronę niż ten pierwotny. Ma tę samą długość co ten pierwotny wektor fioletowy, ale, ma, ale pokazuje w przeciwną stronę. No na osi liczbowej też tak jest, że jak mamy na przykład liczbę 5, pomnożymy ją przez minus 1, to dostajemy minus 5, czyli liczbę, która leży dokładnie po przeciwnej stronie. Widzimy, że to się zgadza. No i możemy teraz jeszcze tutaj jakąś. Jakiś inny skalar wziąć, na przykład minus 2. Przez minus 2 pomnożymy sobie ten nasz wektor a. To co dostaniemy wtedy? 2 razy a. To będziemy mieli minus 2 razy. razy 2, 1. To dostaniemy wektor o współrzędnych minus 4 i minus 2. Teraz jak go narysuję, to zobaczymy, jak będzie wyglądał. Czyli powiedzmy, że ten wektor znajdzie się tutaj. Tu będzie miał swój początek. Minus 2 i minus 4, czyli będzie się kończył tutaj. No i widzimy, że znowu ten wektor ma ten sam kierunek, co ten pomarańczowy, tylko jest dwa razy dłuższy. Widzimy, że pomnożenie przez ujemną liczbę powoduje, że, że zmienia nam się zwrot na przeciwny. Wektor odbija się w drugą stronę. A wartość bezwzględna tej liczby, przez którą mnożymy, powoduje... O, Odpowiednie wydłużenie tego wektora o tyle razy, ile jest wartość bezwzględna na przez którą pomnożyliśmy. Czyli widzimy, że taki wektor, tutaj w innym miejscu go narysuję, na przykład tutaj, ten wektor nasz, po pomnożeniu przez minus 2 dostajemy taki wektor z niego. Powiedzmy, że tu go zaczepimy, i on wygląda tak. Ma ten sam kierunek, ale przeciwny zwrot, i jest dwa razy dłuższy. Czyli tak wygląda interpretacja mnożenia wektora przez skalar.